5 października wspominamy błogosławionego Alberta Marvelli. Albert urodził się 21 marca 1918 roku w Ferrerze we Włoszech, jako drugie z siedmiorga dzieci Adolfa i Marii. Jego rodzina była dobrze sytuowana i głęboko wierząca. Zawsze na różne sposoby angażował się w życie Kościoła. Od wczesnej młodości szukał możliwości uświęcenia siebie i innych. Wzorował się na błogosławionym Piotrze Jerzym Frascatim. Mając 7 lat, mawiał: „Och, gdybym mógł go naśladować”. W 1930 roku przeniósł się z rodzicami i rodzeństwem, gdzie zamieszkali w pobliżu ubogiej dzielnicy robotników i rybaków. W ich domu powstało coś w rodzaju centrum pomocy ubogim i cierpiącym. Albert podziwiał swoich rodziców, czemu dawał wyraz w swoim dzienniku. O ojcu pisał: „Nigdy nie zapomnę przykładnego jego życia, przeżytego pogodnie i świątobliwie, również w chwilach bolesnych i większego niepokoju. Był chrześcijaninem w pełnym tego słowa znaczeniu, bez kompromisu, bez względów ludzkich, bez ostentacji”. Z kolei matkę wspominał tak: „Matka na podobieństwo Chrystusa jest wszystkim dla wszystkich, względem członków rodziny, obcych i ubogich. Nikt, kto pukał do naszych drzwi, nie został odesłany z pustymi rękami. Również kiedy nie może i oszczędza, zawsze coś znajdzie dla ubogich”. Mając 12 lat, Albert wstąpił do koła akcji katolickiej Don Bosco przy salezjańskim oratorium. Tam uczył się apostolstwa katolickiego. Chętnie uprawiał sport, kolarstwo, piłkę nożną, pływanie, tenis i wspinaczkę górską. Uważał, że sport pomaga mu pracować nad charakterem i przezwyciężać lenistwo. Najbardziej lubił jazdę na rowerze. Pokonywał nim dalekie odległości, jeżdżąc m.in. do Bolonii, Arezzo czy Florencji. Młodzieńcza wiara rozwijana pod okiem rodziców i animatorów z akcji katolickiej, w której działał aż do śmierci, dojrzewała, stając się jego drogą do świętości i aktem całkowitego zawierzenia Bogu. Gdy Albert miał 15 lat, na zapalenie opon mózgowych zmarł jego ojciec. Starszy brat Adolfo był zmuszony opuścić Akademię Wojskową, by pomóc matce, ale i Albert starał się jej pomagać. Ukończył gimnazjum, w którym uczył się bardzo dobrze. Był odpowiedzialny, obowiązkowy, wyróżniał się pobożnością i pielęgnowaniem cnót miłosierdzia, wielkoduszności, czystości, sprawiedliwości i przyjaźni wobec kolegów. Dla wielu z tych chłopców był prawdziwym autorytetem. Chciał się uczyć w Akademii Morskiej, ale nie został przyjęty z powodu słabego wzroku. W latach od 1936 do 1941 studiował na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie w Bolonii. Tam wstąpił do Federacji Włoskich Studentów Katolickich. Po zakończeniu studiów pracował przez kilka miesięcy w fabryce Fiata w Turynie, ale w tym samym roku został powołany do służby wojskowej, najpierw w Treście, a następnie po przerwie w Treviso. Miał dobry wpływ na żołnierzy, którzy przy nim wyzbywali się złych nawyków i złagodnieli. Na wojnie było też dwóch jego braci. W 1943 roku, właśnie w Treviso, dowiedział się, że jego młodszy brat Raffaello poległ na froncie rosyjskim. Po przejściu Włoch na stronę aliantów został zwolniony z wojska i we wrześniu 1943 roku wrócił do zniszczonego działaniami wojennymi Rimini. Albert prawie 10 miesięcy od listopada 1943 roku do września 1944 roku pomagał rannym, chorym, głodnym i ewakuującym się mieszkańcom Rimini. Zaangażował się w działalność charytatywną, odwiedzał najbardziej potrzebujących, pośredniczył w organizowaniu dla nich pomocy, otworzył m.in. kuchnię dla ubogich. Na początku 1944 roku, w obawie przed deportacją do Niemiec, rozpoczął pracę w paramilitarnej niemieckiej organizacji TOT, w czym pomagała mu znajomość języka niemieckiego. Nikt nie podejrzewał go w tym czasie o chęć kolaboracji z faszystami, bo dzięki przynależności do tej organizacji udało mu się ocalić wielu Włochów od zagłady w obozach koncentracyjnych i od deportacji do Niemiec. Nie bacząc na ryzyko, otwierał zapieczętowane wagony
i wypuszczał więźniów na wolność. Sam, jako świetnie wykształcony inżynier, miał być wywieziony, ale pociąg, którym jechał, został ostrzelany, dlatego udało mu się zbiec. Gdy we wrześniu 1944 roku front przybliżył się w okolice Rimini, jego rodzina wraz z mieszkańcami miasta schroniła się w neutralnej Republice San Marino. Po wyzwoleniu przez wojska alianckie, Albert, mimo że nie należał do żadnej partii, został wybrany 23 września 1945 roku do Rady Komitetu Wyzwolenia, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Był odpowiedzialny za przydzielenie mieszkań w mieście zburzonym na skutek bombardowań. Założył też chrześcijańską spółdzielnię budowlaną i zatrudnił w niej wielu robotników. Włoska prowincja Emilia-Romana odróżniała się od innych, które były zarządzane przez partię komunistyczną. Również w roku 1945 zapisał się do Demokracji Chrześcijańskiej. Traktował swoją działalność partyjną jako służbę. Pisał: lepiej jest służyć, aniżeli kazać sobie służyć. Jezus służył. Uważał, że działalność polityczna jest manifestacją przeżywanej wiary. Zawsze starał się pomagać ubogim. Wszystkich traktował jak braci i starał im się służyć, zapominając o samym sobie. Powiedział kiedyś: całe moje życie jest przeniknięte miłością Boga, który przychodzi do mnie ze swym ciałem i swą duszą i przebóstwia całe moje ciało, moje myśli, czyny i słowa. Albert z chęcią przyjął też powierzone mu przez biskupa misję organizowania Uniwersytetu Ludowego i przewodniczenia katolickiemu stowarzyszeniu Laureaci Katoliccy, które zajmowało się realizacją dzieła miłosierdzia i chrystianizacją powojennej kultury. Uważał, że kulturę powinni tworzyć, obok intelektualistów, zwykli ludzie. Latem 1946 roku miał ochotę założyć rodzinę, ale jego oświadczyny nie zostały przyjęte. 5 października 1946 roku, gdy jechał rowerem na wiec wyborczy, potrąciła go wojskowa ciężarówka. Zmarł tego samego dnia, mając zaledwie 28 lat. Pogrzeb odbył się 3 dni później, 8 października, w salezjańskim kościele w Rimini. Uczestniczyło w nim bardzo wielu ludzi, reprezentujących różne stany społeczne. Ciało zmarłego Alberta pochowano na cmentarzu w Rimini. Na nagrobnej płycie umieszczono prosty napis: Albert Malveri, robotnik Chrystusa. Wierni z rodzinnej parafii otaczali szczególną czcią przedwcześnie zmarłego mężczyznę. Opinia o jego świętości szybko, za pośrednictwem środków masowego przekazu, przekroczyła granice miasta i diecezji. W 1949 roku ukazała się jego pierwsza biografia. 5 października 1974 roku trumna z jego ciałem została przeniesiona z cmentarza do obecnego miejsca pochówku w kościele świętego Augustyna w Rimini. Albert pozostawił po sobie wspomniany wyżej dziennik, opublikowany kilka lat po jego śmierci. Pisał w nim spontanicznie i nieregularnie od śmierci swojego ojca w 1933 roku do 23 sierpnia 1946 roku. Beatyfikował go w Loreto święty Jan Paweł II pod koniec swojego pontyfikatu 5 września 2004 roku. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionego Alberta, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,